Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj wspaniałe mięso w sosie, bardzo proste do przygotowania. Gulasze z indyka robię naprawdę na wiele sposobów, bo jest to bardzo proste i wdzięczne do przygotowania danie. Indyk bardzo szybko robi się miękki i idealny do jedzenia. Do tego odpowiednie dodatki i naprawdę rozmaite gulaszowe warianty mogą się w miarę szybko pojawić na stole. Dzisiaj chyba najprostszy wariant z warzywami mrożonymi. O tej porze roku bardzo chętnie sięgam po warzywa mrożone, bo po pierwsze nie zawsze wszystkie świeże są na półkach, a po drugie warzywa są już oczyszczone, pokrojone i gotowe do użycia. Jeśli jednak oczywiście chcecie, można spokojnie sięgnąć po świeże warzywa, obrać, pokroić w mniejsze kawałki i wykorzystać do dania dokładnie tak, jak ja wykorzystuję już mrożone. Zatem do dzieła. Mam tutaj udziec z indyka, mięso jest już umyte i osuszone, waga 500 gramów i mięso teraz obieram ze skóry i z kości. Skóry i kości nie będę do tego przepisu potrzebować, nie wyrzucam, można na tym doskonale zupę ugotować lub zamrozić, jeśli nie planujemy od razu gotowania zupy. Nie ma tutaj naprawdę żadnej wielkiej filozofii, więc pokażę to w dużym skrócie. Po prostu z pomocą noża odkrawam mięso od kości, uzyskując taki efekt. Obrane kawałki mięsa. Upewniam się tylko, najlepiej czystymi dłońmi, macając to mięso, dotykając, upewniam się, czy nie ma tutaj żadnych kości czy chrząstek. Mięso kroję teraz w mniejsze kawałki, takie na jeden kęs. Tak to wygląda. Jeśli chcecie, żeby w gulaszu było więcej mięsa, można wziąć na przykład dwa udźce indyka. U mnie proporcje będą się układały tak, że tego mięsa będzie mniej, a więcej warzyw i sosu. Indyka posypuję solą oraz czarnym pieprzem. Dokładnych ilości nie podam, ja po prostu przypruszam mięso z wierzchu. Odrobinę soli lubię dodać na początku, zawsze to potem jeszcze można doprawić, ale niesłone mięso dla mnie nie ma żadnego smaku, więc ja zawsze odrobinkę solę. Podobnie z pieprzem, nie za dużo, tylko taka solidna szczypta. I przyprawy wcieram, wmasowuję w mięso i gotowe. Gdybym teraz miała szykować warzywa, to mięso po prostu odstawiam na bok, niech przegryza się z przyprawami, a ja obieram, oczyszczam warzywa i kroję w mniejsze kawałki. Ponieważ jednak mam mrożonkę, to teraz pójdzie już raz, dwa. Rozgrzewam garnek, w którym będę szykować gulasz. Dolewam niewielką ilość oleju do smażenia, jakąś jedną łyżkę może, nie trzeba dużo. Rozprowadzam równo na dnie garnka i mocno rozgrzewam. Olej powinien być mocno gorący, tak żeby mięso, kiedy je tutaj dodam, od razu się ścięło od spodu. I na gorący wkładam przygotowane mięso. Rozprowadzam na dnie garnka i nie mieszam, tylko czekam, aż zetnie się od spodu, wtedy łatwo da się obrócić i dosmażyć z drugiej strony. Jakąś minutkę, dwie i będzie dobrze. Kiedy mięso ścięło się, raz jeszcze mieszam, zmniejszam grzanie i dodaję przygotowane warzywa. Albo świeże pokrojone, albo jak w moim przypadku mrożonkę. Ja biorę jedną taką standardową paczkę, około 450 gramów. I to mogą być dowolne ulubione warzywa. Ja dzisiaj sięgam po mieszankę chińską, bo są tutaj takie warzywa i smaki, jakie mi odpowiadają, ale jak mówię, wybór dowolny. W mojej mieszance jest marchew, kiełki fasoli mung, papryka, por, cebula, pędy bambusa i grzybki mun. 450 gramów dodaję do garnka. I teraz pójdzie już raz, dwa. Odrobinkę zwiększam grzanie, żeby warzywa się rozbrylowały i szykuję wodę, którą będę zawartość garnka podlewać. Wodę czasami podmieniam na białe wino lub mieszankę wody i białego wina. I dodaję najpierw jedną szklankę, 250 ml. Mieszam z warzywami. Po to, żeby ocenić, ile wody jeszcze muszę dolać, dolewam drugą szklankę. Tej wody nie za dużo, to nie ma być zupa, tylko sos. Zwiększam grzanie, żeby zaczęło się gotować i doprawiam. Dodaję tutaj odrobinę soli. Nie za dużo, bo soliłam już mięso, zresztą i tak to jeszcze będę doprawiać na koniec. I oprócz soli dodam tutaj jeszcze mniej więcej 1/3 łyżeczki ziół prowansalskich. One mają taki charakterystyczny smak, więc nie za dużo, tu chodzi tylko o taki delikatny akcent, a nie zabicie tej potrawy smakiem ziół prowansalskich. I to w zasadzie wszystko. Teraz doprowadzam do zagotowania i kiedy się zagotuje, zmniejszam grzanie, przykrywam i duszę pod przykryciem do pożądanej miękkości mięsa i warzyw. Z indykiem idzie to naprawdę raz, dwa, więc myślę, że 30-40 minut i danie będzie gotowe. Pod koniec tego czasu, kiedy całość jest już niemalże gotowa, zdejmuję pokrywkę. Wygląda to tak. Mieszam, sprawdzam smak. Jeśli trzeba, doprawiam. Ja na pewno dodam tutaj jeszcze łyżeczkę czerwonej, słodkiej papryki dla głębszego smaku. I gotuję bez przykrycia jeszcze jakieś może 5 minut. W tym czasie rozprowadzam łyżkę mąki ziemniaczanej lub łyżkę mąki pszennej lub łyżkę mąki razowej. Niewielkiej ilości wody, mleka lub śmietany. Ja dzisiaj wybieram wodę. Rozprowadzam tak, żeby nie było grudek, po czym wlewam do sosu, mieszam, zagotowuję i danie gotowe.
Można podawać od razu, ale jak każde tego typu danie, najlepiej będzie smakować następnego dnia, kiedy smaki dobrze się przegryzą, więc spokojnie można ugotować je na przykład wieczorem dnia poprzedzającego podanie, ostudzić, wstawić do lodówki, a potem tylko podgrzewać i podawać. Co więcej, taki gulasz też bardzo dobrze się mrozi, więc po ostygnięciu można go poporcjować, zapakować do odpowiednich woreczków czy pojemników z pokrywką i włożyć do zamrażarki. Niech gulasz czeka na swoją chwilę. W wersji mrożonej trzymam go jakieś 3 miesiące, dłużej nigdy nie próbowałam i zawsze jest dobrze. Idealne rozwiązanie na dni, kiedy czasu na gotowanie absolutnie brak. Na koniec raz jeszcze sprawdzam smak i jeśli trzeba, doprawiam według własnych upodobań. W najprostszym wariancie po prostu sól i pieprz. Można doprawić to jeszcze na przykład ząbkiem drobno posiekanego lub zmiażdżonego, przeciśniętego przez praskę czosnku według uznania. Ja dodałam tutaj naprawdę odrobinę soli i według mnie jest w porządku, ale tak jak w każdym daniu, trzeba sprawdzać. No a tak prezentuje się na talerzu. Przepięknie. Jeśli chodzi o dodatki, to naprawdę dowolne, takie jakie lubicie do gulaszu. To może być ryż, kasza, makaron, ziemniaki. W mojej dzisiejszej wersji kasza jaglana i naprawdę smakuje to znakomicie. Przed podaniem lubię jeszcze posypać danie już na talerzu odrobiną tartego, ostrego sera. Bardzo dobrze pasuje tutaj parmezan lub cheddar, w dzisiejszym wariancie cheddar, ale oczywiście ser można pominąć, oraz drobno posiekaną natką pietruszki. Dzięki tym dodatkom danie prezentuje się nie tylko ładniej, ale też lepiej smakuje. Smacznego!